Partnerem odcinka jest Lajokat. Link w opisie. Witam was w kolejnym odcinku z Kronik Awatara. Wróciłem, lecz lekko zmieniony, bo z tym cudem na ręku. Ale nie bójcie się, nie wpłynie to zbytnio na Kroniki Awatara, jak i na całość kanału. To tyle o mnie, teraz nieco o was i waszym temacie. Omawiam dzisiaj kolejny temat, jaki wybraliście głosami w mojej zakładce społeczności. Zahaczymy o dzieciństwo Airo i Ozaya, patologię rządzących narodem ognia, a także nieco liźniemy postać Illach, matki Airo i Ozaya. Jak zwykle, zapaszcie sobie herbatkę godną Airo, usiądźcie wygodnie i zapraszam do oglądania. Jak wiemy, przez wiele setki lat świat awatarów był podzielony pomiędzy cztery narody, w których przeważali magowie kontrolujący konkretne żywioły. Niestety nie wiemy dokładnie, jak długo ten podział istniał, lecz wszystko się zmieniło, gdy naród ognia zaatakował. Znajome, co nie? Zapędy Sozina i niemoc awatara Roko doprowadziły do największego znanego konfliktu, jaki spotkał ten wspaniały świat. Zmienił on zwyczajny naród ognia w tyranów, chcących podbojów i dominacji na świecie. Jak się potem okazało, całość nie była prosta. Ba, trwała przez wiele pokoleń następnych władców ognia. I tak wola Sozina przeszła na jego syna Azulona, a Azulon pragnął ją przekazać dalej na dwójkę własnych dzieci, czyli sławnych Airo, a także jego młodszego brata Ozaya. Skąd się wzięła ta nienawiść do kultur innych niż naród ognia? Frustracja i przemoc na tyle wielka, że ofiarami jej stały się cały, zawsze pokojowo nastawiony i praktycznie niegroźny naród powietrza. Niektórzy sądzą, że to była ingerencja złych sił ze świata duchów. Dziwne opętanie prowadzące do tego skutku rzeczy. Odpowiedź jednak jest nieco bardziej mroczna, a zarazem prostsza. Sozin, jak i następne pokolenia władców i książąt ognia, byli po prostu ludźmi, niedoskonałymi stworzeniami, potrafiącymi robić potworne rzeczy w imię zdobywania coraz to większej władzy, a także wprowadzania swojej pokrętnej ideologii. Tak też narodziła się patologia w rodzinie królewskiej narodu ognia, który uważał swą wyższość nad resztą ludzkości. Sozin, pragnący władzy, był wzorem dla swego syna Azulona, który, obserwując dokładnie ojca, chciał się stać tak jak on. Ba, chciał go nawet przewyższyć. Dlatego ta pętla terroru trwała nadal i przeszła naturalnie także na dzieci Azulona. Ale czy na pewno? Jak wyglądało dzieciństwo Airo i Ozaya? Naturalnie, po narodzinach Airo, ten od samego początku był oczkiem w głowie całego dworu. Był szkolony w końcu na przyszłego władcę ognia. Z początku nie wpajano mu aż tak bardzo ideologii podboju i dominacji, jednak z czasem to się zmieniło. Azulon sam chciał pokazać Airo, czym jest wojna. Chciał zademonstrować, że ideologia jego, jak i Sozina, to ta jedyna, prawdziwa. Dlatego też wysłał Airo na pola bitew, aby na własne oczy przekonał się, jaka panuje sytuacja na świecie. Wkrótce też narodził się Ozaj. Nie miał zbyt dużo styczności z mocno zajętym wiecznie bratem. Całe dzieciństwo nie pozwalano im się zbytnio także zbliżać do siebie. Młodszy brat Airo był nieco inny. Odziedziczył charakter i zadziorność swego dziada. Szybko przekonał się też, że wyścig o władzę i sama władza jest czymś, za co warto oddać niemal wszystko. Jak wiemy, to Airo był pierwszy w kolejce do tronu. To on, a nie Ozaj, był oczkiem w głowie ojca. Dlatego ziarno niepokoju i nienawiści do brata zakiełkowało w nim dość szybko. Całe szczęście, Airo nie był taki. Znalazł miłość swojego życia, niestety o której bardzo mało wiemy, a także narodził mu się syn, Luten. Miłość do syna stała się dla Airo priorytetem. Wypełniła jego serce czymś innym niż nienawiścią. W końcu kochał swoją żonę, z którą najpewniej związał się z miłości, nie przymusu, a ta mu dała pięknego syna. Dla niego to było szczytem szczęścia. Ozaj widział to zgoła inaczej. Sądził, iż brat staje się słaby, że ta cała miłość przysłania mu wielkie rzeczy, jakie można dokonać. W przeciwieństwie do brata, jego małżeństwo nie było zawarte z miłości. Było zaaranżowane z potomkinią awatara Roko, czyli Ursą. Z komiksu Poszukiwanie dowiadujemy się, że Ursa została zmuszona siłą do małżeństwa. Nie kochała wcale Ozaya. Nie chciała mieć nic wspólnego z rodziną morderców i szaleńców.
Jak wiemy, historia obu braci nieco się rozchodzi w momencie utraty przez Iroh jedynego syna w oblężeniu Ba Sing Se, a także uknutego zamachu stanu, gdzie to Ozai zasiadł na tronie, a nie jego zrozpaczony wtedy brat. A gdzie w tym czasie była żona Azlona, Ilah? Przecież matka Iroh i Ozaja musiała mieć mocny wpływ na swoje własne dzieci. Otóż nie w tym przypadku. Po samej Ursie wiemy, że kobiety w rodzinie królewskiej były traktowane jak narzędzia. Nie były brane pod uwagę w ważnych wydarzeniach, a tym bardziej ich zdanie w ogóle nie liczyło się w kwestii wychowywania dzieci. Dlatego Ilah i Ursa zapewne próbowały wpłynąć na swe pociechy, by nie stały się żądnymi krwi bestiami, lecz nie było to proste zadanie. Powstały przez pokolenia ciężar odpowiedzialności za tak bojowo nastawiony naród nie była czymś, co można określić mianem łatwego. Dlatego też wygrał Ozai. Osoba zdolna do największych zdrad, ojcobójstwa i mściciel. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że dobrze ugryzłem temat. Co wy sądzicie o rodzinie królewskiej Narodu Ognia? Czy gdyby Ozai z Iroh byli bliżej siebie, to czy historia tego świata potoczyłaby się inaczej? Piszcie. Jak zwykle zapraszam do mojej zakładki społeczności, gdzie znajdziecie ankiety, jak i informacje o tym, co dzieje się na kanale. Jeżeli nie chcesz pominąć tego typu materiałów w przyszłości, zapraszam do subowania wraz z dzwoneczkiem kanału. Cóż, ja się z wami w takim razie żegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku z Kronik Awatara. Na razie. Losowa ciekawostka na końcu, jak zwykle na ciebie czeka. Azulon był jedynym znanym władcą ognia, który nigdy w życiu nie spotkał awatara.